Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na zdrowym zoncie kolejny dzień prac na działce. Korzystając z tej cudownej pogody, jaką mamy już tutaj od 3 dni, postanowiłem wykorzystać możliwość odpoczynku od pracy i wykorzystać ten czas na pracę, ale inną pracę, pracę na działce. Chcę dzisiaj porobić trochę przy tych płytach chodnikowych, bo popołudniami jakoś ciężko z czasem, więc witam Was prosto z działki. Ja jestem w szoku, jeszcze słońce dzisiaj tak pali, jest ekstra. Tak, oto prezentuje się to, co zrobiliśmy ostatnio. Trochę pracy wykonane było. Płyty są różnego koloru. Jedne są jasne, drugie są ciemne. Ciekawe, skąd to się bierze. Mam nadzieję, że to nie są jakieś różne płyty. No nieważne. Dzisiaj tutaj trochę piachu nasypę, bo postaram się wyrównać te wszystkie, te spoiny wszystkie wypełnić. I zajmę się dalszą częścią układania tych płyt. Mam siłę i chęci i czas, to tyrka. Jest pewna rzecz, o której Wam nie wspominałem, a konkretnie to mamy w działce takie odstraszacze węży. Nie tylko węży, bo różnych innych dziadostw, które niszczą działkę i stwarzają zagrożenie. Chodzi o to, że mamy żmije na działce. Dowiedzieliśmy się od sąsiadów, że jedną martwą znaleźli u siebie. Jak jest jedna, to na pewno jest ich więcej. I zainstalowaliśmy dwa takie odstraszacze, które już tutaj sobie mniej więcej od miesiąca jakieś takie drgania sejsmiczne wywołują. Dryga sobie taki pałąk, który jest wbity w ziemię i ma na zasadzie tych sejsmicznych drgań odstraszać te wszystkie jakieś węże, wężyki, krety, kreciki. Tutaj mamy drugi, tutaj przy tym domku, ponieważ tutaj z tyłu jest taki lasek, taki burz, który nie wiadomo, czy to do kogoś należy, czy nie. Tu jest granica i tutaj sobie zainstalowaliśmy drugi taki, żeby przypadkiem później jakieś węże nam się pod tym domkiem tutaj nie, że tak powiem, nie zalęgły, więc obawiamy się o, może nie o swoje życie i zdrowie, ale o naszego pieska, Bledki, bo dla nas może ukąszenie takiej żmii nie byłoby w żaden sposób zagrożeniem życia, tak mi się wydaje, chyba że jesteśmy uczuleni na jad, ale takiego małego pieska to już mogłoby po prostu skrzywdzić, więc tak się zabezpieczyliśmy. Jedyna opcja, jaką poznaliśmy, wyczytałem w internecie, że to jest spoko, a internet to wiadomo, że jest najpewniejsze źródło wiedzy. Elo, biorę się do roboty. Popatrzcie sobie, jak to idzie. Elo, 2,5 rządka położone i czas na krótką przerwę, żeby Wam coś powiedzieć. Ciekawostka taka,
której nie wiedziałem. Jak się człowiek nie zajmuje takimi rzeczami, to nie wie. Akurat dużo różnych prac wykonywałem za mało lata, takich letnich i w ogóle, ale w brukarstwie mi nie było pisane. Kwestia jest taka, między płytami są takie zielone, dziwne, mam nadzieję, że je widać. Trochę w cień wejdziemy. O, dużo takich... Żeby nie porysować płyt, w ogóle fajna sprawa, nie miałem pojęcia. Hej, a że jestem w pobliżu, to wam pokażę jeszcze kilka pięknych krzaków. Jakieś jagody kamczackie, zwane Wojtkami i Zojkami. Zuzanna sobie tutaj cztery takie upatrzyła i przysadziła. Jeden, drugi. Tu jest trzeci, taki, którego wsadziliśmy, jak był mróz i trochę zgubił liści, ale będzie żył. I tu jest ostatni. Pyk. Nawet ma jakieś kwiaty. Nowy ostrzy. O, to jest to. Tu jeszcze agreścik będzie. Co tu Zuzana jeszcze posadziła? Agrest. Roślina, która kiedyś rosła w każdym ogrodzie, a teraz nikt nie wie, gdzie to żyje, gdzie to rośnie. Tylko hodowlane, jakieś takie przemysłowe uprawy, takie się zdaje, bo to masakra jakaś. Drzem z agrestem to łatwo spotkać, ale agrest tylko w warzywniaku. A tak się prezentuje nasza gruszka. Kawał drzewa. Dobra, dotarłem do momentu, w którym mam łączenie. Szparę po mojej konstrukcji, na której przeciągałem deskę, aby to wyrównywać sobie. Takie tam moje pomysły. Ostatni rządek sobie tutaj ułożę i będę zasypywał dziurę i równał resztę. Elo, na ten moment wypłytowałem całą powierzchnię, którą miałem wyrównaną piaskiem, moją podsypką, także tak to wygląda. Pyk, pyk. Teraz ze względu na to, że zapomniałem poziomicy, oczywiście, jak to ja zawsze czegoś zapomnę i muszę coś wracać. No ale tak to jest, jak jest łeb poryty. Kwestia jest taka. Sipuję na piach na takę. Wezmę sobie tutaj, rozsypę ten piasek, troszkę powcieram szczotą. Wziąłem sobie szczotę, która tam stoi. Szczotą powcieram w spoiny ten piach, żeby to trochę usztywnić tą konstrukcję. Jutro podobno ma padać, to może też ten deszcz, być może ten deszcz fajnie też ten piasek wpłuka tam, no nie wiem, uzupełni. Ta woda pomoże mi w tym, żeby ten piach tam sobie wszedł w te spoiny. A więc na ten czas tak to będzie wyglądało, to co jeszcze dzisiaj zrobię. Następnie, no dzisiaj mi się nie uda tego skończyć. Pokażę wam w tym filmie już efekt końcowy, już nie będę wam tutaj bardzo czasu zajmował takimi pierdołami. Bo już wszystko widzieliście, już tutaj więcej nic nie wniosę ciekawego. I jeszcze pewnie zrobię wtrąconkę w stylu zagęszczanie, bo będę chciał jeszcze zagęszczarkę wypożyczyć i przejechać zagęszczarką po tym wszystkim, żeby to ładnie wyrównać, żeby było ciut bardziej tak wzmocnione, ubite, coś, nie wiem, tak się robi podobno, także elo.
się dopiero nazywa jechać na szczocie, nie? To już by było na tyle w tym filmie, także dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę albo łapkę w dół, jak się nie podobało. Dzięki, że jesteście i do następnego vloga. Hej!